Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Dying Light 2. Moi drodzy, dzisiaj kiedy nagrywam te filmy jest czwartek, dzisiaj premiera miały pierwsze odcinki na kanale i jestem absolutnie oszołomiony odbiorem, jaki otrzymałem od was w tych filmach. Podoba się wam, uwielbiacie serię, jak na razie chcecie więcej i ja jestem tutaj, żeby dostarczyć wam więcej. No i tyle, mógłbym się tutaj zachwycać i gierką, i waszym odbiorem, ale już sobie dam spokój w tej chwili, po prostu będę leciał przed siebie. Ja cały czas tutaj pracuję nad tym, żeby dograć w 100% opcje nagrywania, różne formaty, różne ustawienia kolorystyczne, full screeny, DLSS-y, nie DLSS-y, żeby wszystko wyglądało jak najpiękniej. To jest czasami skomplikowany proces, szczególnie z grami na PC-cie. Na konsolach jest trochę prościej, dlatego wybaczcie, jeżeli tak to wygląda i trochę to trwa, ale czasem tak trzeba. Tak czy siak, dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy nagrywam bez patcha, day one patcha, ponieważ dostałem informację, że wejdzie on dopiero za parę godzin, tak więc nie mogę sobie pozwolić na czekanie z nagraniem kolejnych trzech na niego. On sporo naprawi, tak więc jeżeli cokolwiek będzie tutaj jeszcze, nie wiem, zgrzytało, nie działało, czy się bugowało, to prawdopodobnie ten patch, który wychodzi na premierę gry oficjalną, która jest jutro, większość z tych rzeczy naprostuje. Dobra, zabierzmy się za roboty, bo mamy tonę rzeczy do roboty. Poza tym, że mam tutaj różne różnorakie czapki, które mogę sobie zakładać i nie zakładać, na przykład koszulkę, która da mi armor, bo jest napierśnikiem dla obrońcy, tylko że ja teraz mam koszulkę pielęgniarki. Nie wygląda jak coś, co by pasowało na pielęgniarkę, ale może zignorujmy to. Zastanawiam się cały czas, co wybrać, ale jeszcze chyba nie dzieją się na tyle poważne rzeczy, żebym musiał podejmować jakieś hardkorowe decyzje na temat mojego builda, ubioru czy broni, które noszę. Uuu, randomowe spotkanie. Ludzie zawsze będą narzekać. Znowu, kurwa, człowieku, ty narzekasz, że inni narzekają, narzekając, tak więc musisz się chyba zdecydować. Co się tutaj dzieje w ogóle? Kurwa, kolejny bandyta pieprzony, chodź tutaj. Nie ma takiego bandycenia, kurwa. Kopa ci sprzedam, o nie. Nie zmieniłem mojego profilu myszki. Ty kurwa, to jest bandyta, którego już poprzednio łapałem. Ale bullshit. Chodź tutaj kurwa, nie denerwuj mnie. Mam teraz healing z powrotem pod hub, więc będę musiał to przeżyć po prostu. Tak, chyba safe był przed tym momentem, kiedy ja go złapałem poprzednio. Tak więc bez znaczenia, złapałem go sobie po prostu jeszcze raz. Mamy dużo rzeczy do roboty, ale analizując sobie nasze zadania, które w tej chwili mamy, dziennik jest, nie, pod K, nie pod K, pod J, jak journal, mamy journal. Z jednej strony chciałbym się zająć teraz pobocznymi misjami, bo ostatnio dużo działaliśmy z fabułą, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy sobie na zadanie jedyne wyjście, które jest w tej chwili fabularne i mogę je sobie prześledzić, dostaniemy w nagrodę schemat wspomagacza odporności. I to jest coś, na czym mi zależy. Nie chcę do końca życia wpierdalać tych grzybów. Chciałbym się w końcu przerzucić na wspomagacze odporności. Jakiegoś tam maczużnika jeszcze dostanę. No i całkiem sporo expa do parkouru. Tak więc wydaje mi się, że podziałamy sobie jeszcze troszeczkę z głównym zadaniem. Nie ma tu jakiegoś poboczniaka bardzo niedaleko do odebrania? No jest. To czekajcie, ja sobie tutaj dam znacznik, żeby sobie trafić do naszego nowego przyjaciela. Jest zaraz obok. Zobaczymy, co on będzie dla nas miał. Tak po prostu, żeby się pojawił. Witam pana Jana. Dostałem go w St. Joseph, a co? Moje dzieło, mój pomysł. Chociaż ten, który nosisz, nieco się różni od mojego projektu z 24 roku. Tak, oryginalny biomarker, było wiele lepszy. On zaprojektował biomarkery? Trudno mi w to uwierzyć trochę. Ty stworzyłeś biomarkery? To co robisz w takim miejscu jak to? Dzielę się wiedzą, a jak myślisz? To się nazywa kapitalizm. I gdzie teraz jesteśmy? Ale dobra. Nie chciałbyś mieć oryginalnego biomarkera? Jak mówiłem, jest to wiele lepszy niż te obecne. Byku, to brzmi tak, jakbyś mi zaoferował twoją własną szczepionkę gdzieś spod lady, produkowaną u ciebie w piwnicy. Nikt chyba wolę ten mój, wiesz, działa, jest okej? To ciekawe, mów dalej, dlaczego jest lepszy? Gość pierdoli jakieś kocopoły, myślę. Zacząć? No, oprócz monitorowania stężenia czynników zakaźnych THV we krwi, pierwszy biomarker organicznie wzmacniał syntezę fosfokreatyny, zapewniając fosforany molekułom ADP. Po angielsku poproszę. Ej, a po ludzku? O, po ludzku, lepiej nawet. Stawałeś się silny i szybki. No, wali ściebał na kilometr, szczerze mówiąc, plus ja już jestem zmodyfikowany eksperymentami, ja już jestem silniejszy i szybszy. Nie wierzę ci. Uwierzysz, jak zobaczysz. Dla mojej okropnej konkurentki, doktor Katsumi Kobayashi,
ówczesnej szefowej GRE był zbyt niebezpieczny. Zamknęła go w sejfie gdzieś w tamtym budynku. W szpitalu St. Joseph? Właśnie. Widzę, że znasz tu różne zakamarki. Chcesz wiedzieć, jak otworzyć sejf i zgarnąć mój biomarker? Jasne. Znalazłem coś na biurku Katsumi. Ukryła chyba kod do sejfu w jakiejś zagadce. Zagadki, nie. A dokładnie? Moja jedyna słabość. To maleje, kiedy to odwrócisz? To pierwsza cyfra kodu. Tak, teraz druga. Kosił trawę, kosa się zmęczyła. Uciekła do szkoły, w cyfrę się zmieniła. Jaka to cyfra? A trzecia? Dziewczynka idzie do sklepu i kupuje tuzin jaj. W drodze do domu stłukła wszystkie oprócz trzech. Ile jaj jej zostało? Trzy. Teraz znajdź sejf w biurze Katsumi w szpitalu St. Joseph i wklep te trzy cyfry. W środku powinien być mój biomarker. Tu masz zapis zagadki, gdybyś go potrzebował. Jaki potężny, kurwa, olakowany woskową ten pieczęcią. No dobra, okej, gość jakby rzucił mi troszeczkę takich naukowych terminów tutaj, co zwiększa lekko jego wiarygodność, ale no, pierwszy biomarker, co ja za to dostanę? Inhibitor, zawsze coś, poufne informacje dla No dobra, ale gdzie ten zapis zagadki? To rozumiem, będę miał w kolekcjonerskich? Karta zarażnego, gdzie jest ta zalakowana zagadka? O tutaj, no, notatka Katsumi. Kosił Franek trawę, a kosa się zmęczyła. Uciekła do szkoły, w cyfrę się zmieniła. Kosa. Kosił Franek trawę. Kosił. A tutaj an odd number. Take away a letter and it becomes even. Huh. Intrygujące. What becomes smaller? No dobra, to się wydaje być 9. 9 odwrócisz, masz 6. Maleje. Tutaj mała dziewczynka te idzie do sklepu i kupuje tuzin jaj. Idzie do domu, wszystkie oprócz 3 rozpierdala, ile zostało 3, ale... Nieparzysta liczba, zabierz literę i staje się parzysta. Kurwa. Ty, kosił Franek trawę, kosa się zmęczyła, uciekła do szkoły, w cyfrę się zmieniła. Jaka kurwa kosa? Dobra. 1, 2, 3, czekaj, co tutaj może być? 5, 6, 7, 7? 7 kos... 7 wygląda trochę jak kosa, nie? Ma taki kształt kosy. O Boże, tak! Odd number. 7 to jest liczba nieparzysta. Czyli mamy 7. I zabieram literę S z początku i zostaje even, czyli even. Tu nie chodzi o parzyste, nieparzyste. Tylko oj, ty, kurwa, dzisiaj, o! Więcej edergoli, tak, mózg zapierdala jak nikt dotąd w życiu nie zapierdalał. Czyli będzie 9-7-3, jak nic. Ale ta misja i tak sobie jeszcze troszeczkę poczeka na wykonanie. Dobra, wąsiasty, przyniosę ci twój biomarker. Ale nie mam zamiaru go zakładać, od razu ci powiem. Mam raczej w planach ci go oddać, zaproponować tobie, żebyś sobie założył i zobaczymy, jak to się dla ciebie skończy. Dowiedziałem się generalnie, że jeżeli chodzi o pieniądze w tej grze, to później nie ma większego problemu, jeżeli chodzi o ich ilość. Sprzedam sobie chyba te dwie bronie, ponieważ są już totalnie rozpieprzone. Nie chcę sprzedawać wszystkiego, co mam, bo one się jak na razie zużywają całkiem szybko. Nie są jakieś ultra niesamowite, dlatego nie będę szalał i nie będę ich wydawał za bardzo. Dobra, wywalamy marker, idziemy do naszego questa głównego, który jest w pizdu daleko, bo kurwa biegając sobie oczywiście załatwiłem tone rzeczy. Ale dobra. Zobaczmy to, lekcja historii, zadanie poboczne. Jak już i tak muszę pokonać dwie dzielnice na wskroś, to chociaż sobie sprawdzę, co się po drodze znajduje. Więc myknijmy tutaj, brakuje mi jakichś tyrolek. Wiem z mojego doświadczenia grania w wersję preview, że w momencie, kiedy będziemy musieli podjąć decyzję, komu oddamy budynek, będziemy mieli do wyboru dwie frakcje. Peacekeeperów albo ocaleńców, tam espeków albo ocaleńców. Tutaj możemy zejść na dół, ale czy chcę? Nie, niekoniecznie. I każda frakcja da nam inne nagrody w zamian za to, że oddaliśmy im jakiś budynek. W przypadku Peacekeeperów będą to w większości... Taki lekki spoiler, ale i tak byśmy się tego wszystkiego dowiedzieli razem, nie? W przypadku Peacekeeperów... To jest jakieś nieznane miejsce, podszedłbym sobie tam, skoro jestem obok. W przypadku Kurwa, co tutaj chce mnie bić? O! Przetrzymywacze miodu! Kurwa, dobra, oni mają jakieś wyższe poziomy, to może być dla mnie niebezpieczne. No dobra, ale dam radę, kurwa, jak tutaj wykalkuluję sobie wszystko, to dam radę. Nóż! O!
Dobra, czekajcie, chłopaki, bo ja mam jakąś słabszą broń. Nie, dobra, to nie jest słabsza broń, jest po prostu dwuręczna. Hoj! Dobra. Nóż, kurwa! Ojojoj! Ale mi bąknął w głowę, kurwa, taki głuchy odgłos było słychać. A, jedną rzecz musimy zrobić, mam taki ambitny plan, proszę państwa. Wyłączyć paski zdrowia zarażonych, ponieważ to brzmi jak coś, co trochę mi nie pasuje do gry. O, kurwa, o, jak szybko zaatakował, jebanie. Dobra, jesteś ogłuszony i umierasz! Pozbawiam cię głowy. O, już broń niemal uległa zniszczeniu. Potrzebuję naprawdę źródła nowych broni. Ale przeszukuję wszystko, co mogę, kurwa, grzyby, miody, rumianki, nierumianki, wszystko będzie moje. Jak już trafiam na taki domek, w którym się, kurde, skoczowali jacyś jebańcy, no to... pojemnik z inhibitorami, a to akurat bardzo mnie w tej chwili kusi, ponieważ... cholera, przydałby mi się jeszcze jeden inhibitor. Swoją drogą, zauważyłem w jednym z ostatnich odcinków, w tamtą stronę, że kiedy jestem wystarczająco blisko inhibitora, to mi się na ekranie po prostu pojawia ten inhibitor. Jakby mamy taki znaczek biały, który nam idealnie pokazuje, gdzie się ten inhibitor znajduje. No właśnie, inhibitory w pobliżu, w którą stronę? 7, 8, teraz dalej 8, czyli będzie pewnie gdzieś niżej prawdopodobnie. Ten budynek mi wygląda na jakby... najbardziej prawdopodobne miejsce znajdowania się tego. Teraz się oddalam. Byłem, kurwa, na tym budynku, to byłem najbliżej. Spróbujmy w takim razie. Wskoczę tu? Nie wskoczę tu. Kurwa, wszystko mnie zaraz będzie gryzło. Halo. Dobra, inhibitory, nie denerwujcie mnie. Ukażcie mi się. Teraz to się zacznę od nich odsuwać, więc bez nadzieja. Wejdźmy jeszcze raz na górę. Coś tutaj było, że odkryłem bezpieczną strefę. To takie dupiane, dziwne miejsce, to jest bezpieczna strefa? Dam radę przez to okno na przykład tutaj? Dam radę, dobra. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Czy on będzie na przykład gdzieś wyżej skryty? Może tak po... Jak to wyciągnij mnie stąd? A co się tutaj odpierdala? Przepraszam. Kogoś tutaj przetrzymują? Tu mamy inhibitory. Tak po prostu. Ale tu jest safe! O kurwa. No dobra, kryjówka nocnego biegacza. Domyślam się, że tutaj mamy coś bardziej intrygującego do roboty, niż tak po prostu sobie otworzyć safe. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Może uwolnimy kogoś? Może jakiś biegacz zaklinował się za szafą, a my będziemy musieli go stąd wyciągnąć i wtedy dopiero dostajemy kod w nagrodę. Sprawdźmy to. Ktoś tutaj krzyczał o pomoc. To chyba nieprzypadkowe jest. Notka. Kod do sejfu. Dobra, jebać. Nikomu... Ty. Myślałem, że ktoś mi kradnie inhibitor, ale to nie było to. Tutaj chyba włączamy prąd i tyle? Widzę, że polski język tutaj nie wskoczył. Było repair zamiast napraw. Okej, dobra, to nie było zbyt skomplikowane. Swoją drogą biegam po tym skomplikowanym terenie, bo jakoś tak mi się to wszystko ułożyło tutaj. Obnażona szyja, to jest to miejsce z tym szalikiem do zdobycia. Ale dobra, inhibitor i będę mógł sobie w końcu coś rozwinąć. F-save, kurwa, nie sprawdziłem tego kodu pieprzonego. Przez tego wyjść jeszcze raz. Czy to też będzie zagadka? L, czekajcie, jak... H, o nie, healingu nie chcę. Journal, to jest dziennik. Dobra, nieważne, przedmiot kolekcjonerskie. Kod do sejfu, kurwa, gdzie? O, tutaj... To będzie to. 101? To będzie ta notatka? Muszę je szybciej czytać, jakby od razu je czytać po tym, jak je znajdę. Spróbujmy 101. Nie znalazłem jak na razie super dużo kodów do sejfu, więc to powinno być to. 101. Git? O, chyba git! Zajebiście, dobra. Ile będzie inhibitorów tutaj? Inhibitor. Chyba jedna sztuka. Zawsze jedna sztuka, panie. Tutaj nie będę się kłócił w ogóle. Czas na upgrade zatem. Wydaje mi się, że w obecnej chwili naprawdę przyda mi się życie, ponieważ mam ich strasznie mało, dlatego wolałbym pójść na razie w życie. Ale ogólnie raczej będę priorytetyzował staminę. Ciekawy jestem w ogóle... Wymagana wytrzymałość 120, 120, 140. No, trzeba będzie się bardzo niedługo wybrać na jakieś polowanie na inhibitory, ponieważ bez tego... Totalnie nie dam rady sobie kupić żadnej dalszej umiejętności w parkurze. Więc co prawdopodobnie już dzisiaj trzeba będzie się wybrać po jakieś inhibitory. Ale na razie chciałbym sobie życie zupgrade'ować. Dzięki temu mamy odporności teraz... 16 sekund więcej? Dobrze widzę? Chyba 16 sekund więcej. Tona! Tona więcej czasu w nocy, naprawdę, nie ma co. Zajebiście wygląda moment swoją drogą wyjścia z tego wszystkiego. No dobra, mówiłem tak o tej misji głównej, ale to zadanie mnie tak kusi strasznie, żeby tą chustkę pieprzoną pójść. Więc podejdźmy sobie tam, zobaczymy jak to się dla nas skończy. Let's see how this ends up for him. Kurwa, kolejny? Gdzie? W którą stronę? Jakby tak patrzę kiedy... Chociaż to sprawia, że głębiej, o, wydaje mi się, że tutaj będą te inhibitory. Tam są kurwa cztery aż. To jest niemało, a ta chustka jest gdzieś tam u góry. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że ten klucz pokazuje mi nie tylko inhibitory, które tak luzem są w świecie, ale też takie, które mogą być zamknięte w lokacjach, dlatego ja wolę nie pakować się do takiej lokacji w danym momencie. No i dobra, tam mamy tą chustkę, co? Ja tutaj... Jo, hopsasa!
Widzicie, wisi tam jebaniutka. Szalik Loli zahaczyło drabinę. Więc spróbujmy ją w takim razie odzyskać. Wiem, że to jest taka zagadka z rodzaju parkurowych. Muszę sobie tutaj poskakać, powspinać się na górę. Prawie go miałem. O, widzicie, szalik cały czas będzie odlatywał. To jest jego główny problem. Muszę się tutaj dostawać poziom za poziomem wyżej, aż tego szalika ostatecznie nie dorwę. Tak więc lećmy sobie przed siebie, bacząc cały czas na moją staminę. Tutaj wlazłem. Jo, Aiden, szybko, dobra. Póki wisi na krawędzi, to jeszcze będzie wisiał, nie spadnie. I cyk, spierdala dalej szalik. Jesus. Dobra, nieważne. Trudny teren, trudni przeciwnicy, trudne zombiaki. A szalik spierdala lepiej niż jakikolwiek przeciwnik przede mną. Niż nawet te całe bandziory, z którymi wcześniej walczyłem. O. Mam wrażenie, że doskoczę tam tylko, nie wespnę się tam, ale jeżeli się jakoś bujnę z tego, powinno być okej. Okay. Szaliku! Oj! Czy ja tam doskoczę? Spróbujmy z góry. To chyba jedyna nadzieja. Ło! Okej, okay, dobra, doskoczyłem wprost na tą antenę. Tego się nie spodziewałem. Dobra, szaliku. Ty, kurwa, wejdę, nie wejdę, halo. Aiden! O, wspinaczko. Jeszcze dalej polecisz? Nie, no mamy go. Dobra, jest git. To raczej wiewiórka, nie norka. Czy ja dam radę tutaj? Lepiej YOLO! Oddam to Loli. O kurwa. O! Wiem, że w ustawieniach swoją drogą jest taka opcja jak pomaganie graczowi w lądowaniu na tych bezpiecznych strefach. Mam wrażenie, że będzie to cholernie przydatne w moim przypadku. I to jest coś, co widzicie. W jedynce mam wrażenie było opcją ukrytą. Tutaj nawet się już totalnie nie kryją. Od razu pozwalają wam włączyć asystę przy spadaniu na tłumiki. Ja to doceniam, jako gracz, który potencjalnie miałby problemy z trafieniem w tłumik. To przynajmniej teraz nie będę musiał się tym przejmować. Tutaj dalej mamy kumbaya przy ognisku. Gardło jeszcze dzisiaj do gadania nierozgrzane. Jak daleko jest ta typiara? Czy ona jest... Oddaj Loli... Ty, co ja za to dostanę? Tyle hajsu? Dobra, okej, nie ma sprawy. Bardzo chętnie, idziemy na bazar w takim razie. Może ktoś będzie miał mi coś dodatkowego teraz do powiedzenia. Nie jestem pewien. Jakieś kolejne kwestiory. Powiedzieliście też, żebym zwrócił dokładnie uwagę na tablicę z osobami zaginionymi, które się tam znajdują. Więc teraz się przyjrzę, może będzie tam coś ciekawego. Jakaś twarz znajoma. Crane'a raczej tam nie zobaczę, ale... Może jacyś celebryci, może kurwa Maryla będzie. Albo nasza bogini Gesslerowa. To najpierw chodźmy oddać to, co mamy oddać. Może zaupgrade'uję sobie jakiś blueprincik, byłoby miło. Kurwa, ciemno tu jak w dupie, halo. Tutaj macie trochę lepiej wnętrze oświetlone niż zewnętrze. Dobra, cyk, myk, myk. Najpierw do tego zagadajmy. Handluj. Medykamenty. Wspomagacz wydolności. Nie. A ulepszanie? Noże. Trofeum zarażonego niepospolite. Tutaj jeszcze mi brakuje. Wolałbym nie upgrade'ować sobie noży, póki nie mam dobrego leku. Plus... Dobra. Wiecie co? Mam wrażenie, że jestem naprawdę zbytnio hop do przodu. Odejmy szalik. O, proszę bardzo. Moja droga norka. Ach, doprawdy spadłeś mi z niebios. Lola znów jest kompletna. Zasługujesz na nagrodę. Czy Lola może wynagrodzić cię piosenką? No dobra, najwyżej się wkopię strasznie. No, dlaczego nie? Śmiej, Marze, o twej mi łości. Łości! Nadlatujesz z nieba. Nieba! Jak turkawka piękna, budzę się pod dotykiem twoich ust. Twoje ręce na biodrach moich, moje serce skacze jak szalone. Jesteś zahipnotyzowany. O nie! Czy głos Loli cię już oczarował? Lola, ja myślałem, że z tym szalikiem ma być lepiej. O Jezus. Tak. Niech będzie, dobra. Nie niszczmy tego jej marzenia, które ma ewidentnie. Coś za komplement. Miły z ciebie chłopak. I okropny kłamca. Ale Lola docenia twoją uprzejmość. Przejrzała nas jebaniutka. Tak czy siak, zasługujesz na lepszą nagrodę niż piosenka. No ja mam nadzieję. Jako wyraz wdzięczności Loli. Dzięki.
Naprawdę nie przyszedłem tutaj tylko po to, żeby usłyszeć, jak pięknie skrzeczysz. Lola, błagam cię, nie śpiewaj już w tym, na tym bazarze, bo tylko zniszczysz morale ludzi. Oni są dostatecznie wymęczeni przez zombiaki, żebyś ty jeszcze tutaj musiała kwiczyć. Jak tam moje punkty? A nie, mogę to kupić. Dobra, to się trochę wyjebałem. To na to mnie jeszcze stać. Bardzo fajnie, chętnie coś sobie wydam. Sprawny biegacz. Zwiększ swoją prędkość podczas przedzierania się przez trudne przeszkody. To brzmi nieźle. Daleki skok. Wykorzystaj dowolną przeszkodę, by odbić się od niej i skoczyć dalej. O kurwa. Wciśnij E podczas przeskakiwania. Dobra, bierzemy to. Zobaczymy, o co będzie chodziło. Wszystko się w końcu odblokuje. Pamiętajcie. We're in it to win it. Będziemy napierdalać, póki nie wymaksujemy drzewka. Chyba, że zajmie to niebotycznie duże ilości czasu, to wtedy się zastanowimy. Nikt tutaj chyba więcej nie ma nam nic do powiedzenia, dlatego wyjdźmy na zewnątrz. Sprawdźmy te całe osoby zaginione. Kto tutaj jest dokładnie? Czy faktycznie są jakieś znajome twarze? Missing Child, tutaj jakiś John Die, Sarah Mitch, nie wiem, o kogo tutaj chodzi. Zagubiony piesek, bardzo smutno. Ty. Wow, ty, kto jest? Kurwa, to jest przecież ten... To jest ten ziomo, help find me. To jest, nie pamiętam, jak on się nazywał, ale był tym obiecnym sprzedawcą w followingu. Proszę, proszę, kto by pomyślał? Gotcha, bitch. To prawda, on ostatecznie, my go zabiliśmy, nie? Dobrze pamiętam? Kurwa, co ty robisz, Aiden? Byku, nie wspindruj się tam. Doprowadziliśmy na pewno do jego śmierci w pewnym momencie, kiedy ludzie Raisa czy jego ludzie zbombardowali wieżę, na której byliśmy. Curfew od 10 do 8. Nie widzę tutaj żadnych innych wyraźnych twarzy, które mógłbym dostrzec. No ale tego tutaj wyczaiłem. Nawiązanko. Nie wiem, czy takie rysunki mocno pomogą. Find my daddy. This is how he looks. He left 2 days ago to get some food. O, no to są smutne historie. No ale cóż, to miasto jest chyba wypełnione smutnymi historiami. Tutaj mamy to wyzwanie, żeby gówniane żarcie dostarczyć. Chodźmy już do tego jedynego wyjścia, bo ja robię się... Chociaż tylko zahaczymy jeszcze o to. Tylko tutaj, usłane różami. To jest... A przepraszam, po drodze jeszcze czegoś nie ma. Tutaj jeszcze mamy. Pszczoły piwowara, wyzwanie. Okej, okay, co, będę musiał znowu zapierdalać i pszczoły zbierać na przykład? To by było coś, to by było coś. Tak właściwie. Nie mam pojęcia nigdy, jak stąd wychodzić. W sensie, skaczę po tych daszkach, kurwa, przechodzę przez drut kolczasty. Żadne z tych rozwiązań nie wydaje się być optymalne. Jedziemy w takim razie. Chcę sobie, wiecie, pozbieraj te zadania, żeby zorganizować sobie troszeczkę mapę, wiedzieć co i jak, gdzie się jakie rzeczy dzieją, żeby rozmieścić sobie to wszystko tam, gdzie ma być rozmieszczone i potem będzie można planować dalsze działania dopiero sensownie. Smażyć grzyby, zblanszować szparagi, smażyć cebulkę, aż będzie przezroczysta. No jasne, nie mamy nic z tego, więc zjemy to, co jest. Ale masz, kurwa, duży nóż, hopie! Ja wiem, że tutaj pewnie nie masz pełnego wyboru fiskarsa w tym pięknym mieście, ale mam wrażenie, że lepiej by ci się ziemniaka pojedynczego kroiło czymś mniejszym. Co my tam mamy? Jakąś kolejną walkę? Jakieś napierdalanki uliczne? Nie umiem skakać. Nie wykonałem skoku dosłownie. Cyk, cyk, cyk. Podobają się te lampy, które są ewidentnie tak ustawione, żeby ułatwić skakanie między budynkami. Dzięki temu można się fajnie poruszać. Ty, ale ja muszę ten! Wybicie z przeszkody, kurwa, wykorzystać. Ale jak to dokładnie zrobić? Muszę wyczaić, jaki to jest rodzaj przeszkody. Na przykład, kurde, to? O kurwa! Dobra, ależ mnie posłało do przodu, kurwa. A to? Jo! Holy fucking shit! Jo, o dobra, i mogę się sprawnie obrócić w tym kierunku, w którym chcę. Na przykład tak i bum! Nie, dobra, totalnie do tyłu nie mogę. Ale tam? Ho, 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 ho. Ależ kurwa lecę. Dobra, jestem Supermanem. Mam mojego Aidena, wali trochę potem, rozkładam ręce, jestem samolotem. Dobra. Po kablach do przodu, kwestik jest przed nami. O, nowy mroczny zaułek odkryty. Trzeba będzie sobie popenetrować te mroczne zaułki w którymś momencie. O, patrzcie, kurwa, cyk, do przodu. Ohohoho, Boże, jak ja lecę wtedy. Ślizgu mi brakuje tylko, naprawdę, jeżeli jednego ruchu mi brakuje, to jest to ślizg. Czy on gdzieś się tutaj znajduje? To jest ślizg, dobra. Ale trzeba będzie wytrzymałość sobie podbić w tym celu. Nie wiem, o ile życie mi wzrosło. Jakby... Pasek? Dobra, okej, okay, mam zaznaczone miejsce do kiedy? Do gdzie starczał przedtem? Dobra, gruby, czego chcesz? Czy piwowarem? O, bo mam. Miodowe piwo może robić. Mojego koźlaka dubeltowego. Zauważyłeś, że piwo w tym mieście smakuje jak szczochy? Nie miałem jeszcze okazji. Zgadza się. I o tym właśnie mówię. Nikomu już nie zależy na smaku. To cię dziwi? Tak naprawdę ci tak zwani piwowarzy to obecnie partacze. A ty zapewne jesteś mistrzem.
Pewnie. Dla mojego fachu to idealny czas. Zapotrzebowanie na piwo jest ogromne. Piwowarzy są w czołówce stabilnych zawodów w tym mieście. Zaraz po grabarzach? Tak. Niezłe. Ja poświęcam swoją uwagę moim drożdżom i pszczołom. Pszczołom? Tak. Wiesz, jaki jest sekretny składnik najlepszego piwa w mieście? Nie licząc miłości. Zaraz mnie pewnie oświecisz. Miód. A miód najwyższej jakości dają dobrze odżywione pszczoły. A propos, może pomógłbyś mi przy pszczołach? Dał im trochę cukru. Mam w okolicy swoje wyjątkowe ule. Umieściłem je wysoko, żeby trzymać je z dala od amatorów mojego miodu. Spróbuję. Gdzie dokładnie są te ule? Najpierw musisz odnaleźć worki z cukrem, które zostawiłem w pobliżu. Jak znajdziesz worki, znajdziesz i ule. Są dokładnie trzy, niedaleko siebie. Pierwszy znajdziesz na pobliskim dachu. Jak spojrzysz w stronę głównego terminala, to go zobaczysz. Drugi jest na dachu budynku głównego terminala, pod wielką wieżą z chorągwią stróżów prawa. A trzeci jest na szczycie stacji głównego terminala, tuż obok jednego z posągów. Jezus Maria. Tylko się pośpiesz. Interes tak kwitnie, że je zaniedbałem. Pewnie są wygłodzone. Chyba... Bardziej ze mnie piwowar niż pszczelarz. Barak, kolego, czy ty rozmieszczałeś ule dla swoich pszczół, czy ty, nie wiem, z cukrem ustawiałeś? Uratuję pszczoły Baraka przed śmiercią. Aha, zalicz punkty kontrolne. No, oczywiście, że kolejne wyzwanie. Dobra, nie będę teraz się w to pakował. Ale gościu, nie jestem pewien, czy szczerze mówiąc chciał rozmieścić ule, żeby nie były dostępne dla ludzi. Czy może chciał stworzyć idealne po prostu znajdźki do kompletowania 100% w gierce. Kto tak, kurwa, rozmieszcza ule? Plus, biorąc pod uwagę, że to jest miasto... O, kurwa, kolejny quest do wzięcia, jaja sobie robicie? Dobra, to jest ten, do którego i tak chciałem iść. Biorąc pod uwagę, że podstawą przeżycia w Villedor prawdopodobnie jest umiejętność sprawnego poruszania się na dużych wysokościach i po dachach, bo to na ludzi na tych dachach siedzi, więc jakoś tutaj musi biegać. No to nie wiem, czy jakby umieszczenie tego wysoko to jest wszystko, co wystarczy. Zobaczmy. Ten też ma wyzwanie biegacza? Nikt więcej? To mocne słowa. Nie słyszałem, co mówił, więc nie wiem, na co Aiden odpowiada. Znasz pierwszy krok do pokochania siebie. Akceptacja? Ty chyba znasz odpowiedź. Może mi powiesz? Kwiaty. O, a, no tak, kurwa, przecież. Kwiaty, zapomniałem. Teraz jestem blisko stacji metra. Relatywnie bezpieczny i w ogóle. Ale nim dołączyłem do SP, mieszkałem w Trinity. Prowadziłem kwiaciarnię, kwitnący tulipan, blisko bazaru, kiedy był tam kościół Holy Trinity. Holy Trinity. Mieszkałem w sierocińcu, otoczonym mnóstwem apatycznych osób. Może dlatego wybrałem kwiaty. Sam się trochę apatyczny wydajesz, Peter. Przestano je kupować. A, to zrozumiałe. Jasne, ale... Była taka staruszka. Nie zamykałem kwiaciarni ze względu na nią. Przychodziła codziennie, jakby nigdy nic. Jej wizyty były istotną częścią mojego dnia, aż przestała przychodzić. Co się z nią stało? Jej kwiatki ją pożarły. Skąd mam wiedzieć? Plants vs. Zombies. Dla niej takie specjalne róże. Jej ostatnie zamówienie. Nie mogłem ich od tak wyrzucić. Więc ususzyłem jedną z tych róż i zatrzymałem dla niej. To smutne, siema. O kurwa, to byśmy byli dopiero niemili. Cieszyłaby ją myśl, że o niej pamiętasz. Tak. Gdybym tylko mógł dać jej te róże. Możesz ją wziąć? Nie powiedziała nigdy, gdzie mieszka. Raz zapytałem, gdzie trzyma swoje kwiaty. To był... piękny dom, cały ze szkła... gdzie kiedyś był stary kopiec. Masz. Weź ten kwiat, znajdź ten dom i daj jej róże, jeśli wciąż żyje. Jebaniutki trzymał ciągle kwiatka w kieszeni. Okej. Najdelikatniejsza kieszeń po tej stronie starego miasta. No dobra, rozumiem. Mamy te. Kolejni jebańce. Dobra, dajcie mi spokój, nie chcę już waszego miotku, okej?
Dobra, możecie go sobie tam trzymać, chliptajcie ile się wam podoba. Zadanie, które mnie teraz interesuje, to jest zadanie główne, a tam kolejne poboczne. Czy to też jest wyzwanie? Nie, to jest próba nocnego biegacza, to nie był ten quest. Gdzie mam questa z babcią, z usłane różami. Cóż no, po pierwsze mam wrażenie, że babunia mogła być troszeczkę odklejona, jeżeli swój dom, a raczej miejsce na kwiaty opisała jako jakiś tam wielki szklany dom. Nie wiem, może się jej po prostu z jakąś zwykłą szklarnią pojebało, trudno powiedzieć. Ale mam też takie niebezpieczne, dręczące mnie z tyłu głowy poczucie, że babuni już z nami nie ma. Nie wiem, jakby... Jeżeli starsza kobieta nagle zniknęła w świecie, w którym na ulicach chodzą zombie i można zginąć na każdym kroku, to coś czuję, że mogła po prostu źle skończyć. Dobra, tutaj mamy windę, więc korzystajmy sobie z niej. Do góry! Tutaj mamy naszego przyjaciela, który handluje różnymi dziwnymi rzeczami. Z nim trzeba pogadać, żeby się dowiedzieć, kto mógł mu sprzedać kastet potencjalnie z zabitego komandora. Dobra, tylko muszę wyjście sobie na górę ogarnąć, zlokalizować. Kurwa, którędy? Czy wy specjalnie tworzycie te bazy tak, żeby trzeba było tutaj skakać niczym małpa? Dawaj, ja wiem, że dasz radę, Aiden. Tam do góry! O, dobra, siema, teraz przede mną nie uciekniesz. Kim jesteś? Hubercik to młodziak jakiś chyba. Też czekam na Hubiego. Chujowy Hubi. Kolejka jest. A. Dobra, wiesz kiedy będzie? Może za godzinę, może za dwie. Z chujowym Hubim nigdy nie wiadomo. Ale Bimber to ma najlepszy. Także warto poczekać. No to chyba poczekam. Co, mamy tutaj się pochillować w bazie? No tak, dosłownie usiądziemy na miejscu i będziemy czekać. No spoko. Jak nam ten kolega tak poradził, to poczekajmy na chujowego Hubiego. Ty, i chłop się pojawił obok mnie po prostu. Hubert? Witam. A kto pyta? Klient. Chce coś kupić. Hej, to ty jesteś ten nowy, którego chcieli powiesić. Hubi, masz specjalnego klienta. To ten pielgrzym z bazaru. O, będzie spierdalał. Czekaj, przed nami jak chcę nic. Chcę tylko coś kupić. No, siema. Czyli to był Hubi, tak? Ta, zdaje się, że miał pilne spotkanie z innym klientem. Ta, jego inny klient to pewnie jego dawno nieżyjąca babcia, co? Dobra, ojojojojoj, już bym się nie spierdolił stąd. Dobra, Hubi, zaraz będziesz mój. Cały Hubi, czekaj chwilę. Widzę go, biegnie na północny wschód. Dobra, niech tylko kurwa spróbuje. Dobra, to nie była taka przeszkoda, jaką mi chodziło. Kurwa, no o cholera jasna, myślałem, że się z tego wybiję, ale troszeczkę przeceniam możliwości tych przeszkód, z których mogę się wybijać. Omijamy, omijamy, skaczemy, hopsamy, na tłumik. Kurwa, wystające, nie, dobra, one nie są wystające, myślałem, że tak po prostu są deski przyczepione do brzegu budynku, jak swojego rodzaju ultra chujowy balkon. Bo to jest jedna z tych przeszkód, przez które będę mógł później łatwiej przejść, kiedy nadejdzie pora na wykupienie tej umiejętności. Dobra, niekoniecznie górą, byku, naprawdę! Dobra, muszę tutaj uważać, żeby się nie wyjebać i go dogonić. Mam wrażenie, że te zakręty są specjalnie zrobione, żebym nie dał rady go dogonić, ale nie. Dobra, 20 metrów zwalnia. Czy ty się schowałeś przede mną? Pojemnik z inhibitorami. Jak to pojemnik z inhibitorami? Zniknął! Schował się we pszenicy! Przecież go widziałem. Gnojek się pewnie przyczaił. Rozejrzyj się. Czekaj, widzę go. Gdzie? Wspina się. Widzisz budynek gierę? Kurwa, no gdzie? Tam u góry? Jesus, jak ja mam go dorwać? Zaktualizowano cel. No tam gościu wlazł, ale w jaki sposób ja mam tam też dokładnie wejść? Mogę sobie chyba hopnąć na ten budynek i tam wygląda jakby była jakaś ściana, po której wejdę, więc let's go. Dobra. Kurwa, boję się. Boję się, że się zabiję. Wolę chyba trochę bezpieczniejszą trasą uderzyć na szczyt tego budynku. Czyli tędy, tutaj do góry. A, nawet mi oznacza mniej więcej trasę, którą muszę iść. Dobra, mamy tutaj podejście. Kurwa, no ja wiem! Ten głos ciągle mnie będzie rozpieprzał tymi inhibitorami. Na pewno jest na tym dachu. Znajdź go. Dobra, dobra, tylko nie gadaj mi tutaj. O chuj, no ja tu nie wejdę chyba. Dawaj, Aiden! O, udało się, Jezus. Tak długo jak się złapię ostatecznej krawędzi, zanim skończy się moja stamina, jest git. Ty, no chłop chyba tutaj planował noc spędzić. Boże, to są największe zakola, jakie chyba można mieć. Zakola, które dosłownie się zakoliły i kółko zrobiły. Hubi, ty naprawdę nie masz szczęścia w życiu. Jeszcze mnie spotkałeś do tego. Nie rób mi krzywdy, ja nic nie wiem. Oczy? Ale masz szalony wzrok. Nie spytałem. Ale piękne oczy. Ja o niczym nic nie wiem, przysięgam. Podobno jesteś paserem. Paserem? W życiu? Prędzej pośrednikiem. Szukam Łazarza. Należał do Lukasa, komendanta SP.
Tylko mi nie ściemniaj, że nie wiesz, kim jest Lukas. Nie zamierzałem. Wiesz cokolwiek o Łazarzu? Żartujesz sobie? Nie przyjąłbym tego kastetu, nawet gdyby ktoś mi go wciskał. Nie jestem idiotą. Ta broń jest stanowczo za śliska. Mówisz dosłownie, czy tak bardziej w przenośni śliska, że podejrzana i lepiej jej nie mieć przy sobie? Dlaczego przede mną uciekałeś? Człowieku, co 5 minut ktoś zaczyna mnie gonić. Okej, może ludzie mają powód, żeby się wkurzać, ale ja wszystko naprawiam. Szybko, w końcu, czasami. No, Hubi to jest porządny człowiek i nie trzeba mu co pół roku przypominać, że on miał coś dla ciebie zrobić. Skąd właściwie wiesz, że Łazarz to kastet? Nie wspominałem o tym. Pewnie wszyscy wiedzą. Spokój, wszyscy wiedzą o zabawce Lukasa. Ciągle się nią popisywał. Gdyby ktoś myślał, że ją mam, uznałby, że zabiłem Lukasa, a to bzdura. Ale ktoś chciał ci ją sprzedać, nie? Mówiłem już. A niech ci będzie. Może i ktoś chciał, ale nie powiem kto. Dbam o poufność klienta. Przestań pierdolić. Gadaj albo... Ma na imię Maja. Spotkałem się z nią w kamienicy na Meatpacking Square przy starym sklepie rzeźnika. Nic więcej nie wiem. Daj mi spokój! Widać stamtąd jakieś koszary czy coś takiego. Znajdę to miejsce. Słuchaj, Hubi, dobra decyzja, ponieważ ciebie i bycie rozpłaszczonym na betonie na ulicy dzielił dosłownie jeden mój kopniak. Hubert mówi, że jakaś kobieta oferowała mu Łazarza. Znasz Maję? Nie. Dziwne, myślałem, że znam tu wszystkie kobiety. Ohohoho! Co za kobieciarz? Meatpacking Square? Pojebane miejsce. Są tam koszary, które wojsko postawiło jeszcze w 23. Podobno jest w jednym z okolicznych budynków. Aż ta okolica wygląda szaleńczo stąd. Odzywaj się, stary. Dobra, jolo, skaczę na ten tłumik, mam nadzieję, że dolecę. A więc to jest to skażenie, na które nie można wchodzić, bo nikt tam nie przeżyje. To wiele wyjaśnia. Siema, chłopaki. Butla, eksploduj! Dobra, ale cholera. Eksplozje tych butli już nie są aż tak diablo skuteczne jak kiedyś, ponieważ przeciwnicy, kurwa, są drugi poziom, co? Kurwa, dawaj. Wuuu! O, cholera, już się odstunował, dlatego nie mogłem go niestety przeskoczyć tak fajnie. Nóż! O kurwa, biegną wirale. Prosto w ogień. Te chłopaki, a nie macie tutaj... Ty, dzida tutaj jest. Mogę ją podnieść? No mogę ją podnieść, tylko muszę jeszcze mieć dobrą stronę do podniesienia jej. Dobra, spokojnie chłopaki, spokojnie. Oj! Kurwa, nie zdążyłem teraz. A niektórzy mają trochę inne paterny ataku, wiecie jak to jest. O, fajnie. Super atak. Kurwa i wiral jeszcze przylazł. Ja pierdolę! Ała, 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 zablokowałem się. Dobra, chłopaki teraz muszą walczyć nie tylko ze mną. Ja jeszcze nie mam paska życia zombiaka. Oj, 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 ale obrywają kurwa z 4 stron naraz. Dobra, szybki unik, dużo zombie. Robi się tutaj interesująco w tej chwili. O, siema. Zombie. Dobra, tego tutaj mogę trochę pociąć, trochę poczekaj na jego atak. Hoj! Dobra, perfekcyjny unik nie mam, nie jest jeszcze chyba wykupiony u mnie. Dobra, zajmij się zombiakiem, to ja cię pokroję moim czasakiem. To jest ten elektryczny kurwa. Dobra, tamten zwiał. Trzeba sobie otworzyć zamek, tylko dobrze było pozbyć się tego delikwenta. I przeszukać też każdego w okolicy, no się wieją oczywiście. Dobra, mam chyba spokój. Nie wiem, kto tutaj kiedy poumierał, w sensie z kiedy te ciała tutaj są. To chyba nie przeszukane, mam tak ładnie zaznaczone na czerwono. Miło, miło, dziękuję bardzo. Bransolety, cenne rzeczy, bibelety. A, bibeloty są, ale... Nazwijmy je bibeletami celem dobrego rymu. Zobaczymy, co znajdziemy tutaj. Może jakaś czapka fajna. O, Bartłomiej, kurwa, 0 zmarnowanych wytrychów. Ratuj, witam serdecznie. O, brońki mi się nowe przydadzą w każdym momencie, tak więc dziękuję ślicznie. No i co? No i zrobione. Czy ja dostałem poziom siły? Nie, tylko punkty siły. Dobra, dobra, jest git, jest git. Jak wygląda teraz sytuacja? Czyli dowiedzieliśmy się, że do chujowego Hubiego przyszła jakaś Maja i chciała mu śliski kastet dopchnąć. Swoją drogą, ciekaw jestem, jak można się cały czas chwalić dookoła kastetem. Nie brzmi... O, ja już mam w ogóle drugi poziom, okej, dlatego nie byli na czerwono. Kastet nie brzmi co, nie brzmi jak coś, czym dałoby się jakoś za specjalnie chwalić, tak więc nie wiem, jak to miało działać, ale dobra, zignorujmy to. Co chodził i tak sobie...
i wszystkim pokazywał. Albo po prostu tym ludzi bił, to też jest jakby akceptowalna opcja. Jakby się chwalić kastetem, to właśnie pewnie w taki sposób. Więc ignorujmy to. Dobra, tutaj mamy poszukaj Mai. Myślę, że zajmiemy się dalej Mają w najbliższym czasie. Mamy tutaj też jakiś zrzut z inhibitorami. Oj, wiatrak zaraz obok. Dobra. Wiem, że mamy 39 minut, no ale nie zrobić wiatraka, kiedy stoi obok, to dosłownie grzech. Tak więc zajmijmy się jeszcze nim. Na szybciutko, na chwilunię. Myślę, że nie zeżre nam to dużo czasu, a zawsze odblokujemy tutaj jakieś nowe rzeczy. Co prawda ten teren nie jest do nikogo przypisany, więc coś czuję, że jakby frakcyjny się ten wiatrak stanie dopiero kiedy ten teren do kogoś właśnie przypisze. Dlatego to jeszcze sobie poczeka na swoje finalne przeznaczenie, final destination. Na tym to mogę sobie stanąć w ogóle, więc nie muszę tutaj myśleć o staminie. Hopsasa, oj, 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 znowu wysoko. Proszę, nie rozpierdol się wiatraku, wszystko tu jest zardzewiałe. A ja jestem pełen strachu. Dobra, aktywuj. To był jeden z prostszych wiatraków. Myślę, że jeżeli zakończymy sobie tutaj odcinek, to... Ty, no kawałek blachy jebanie złożył do środka. Okej. Na początku kolejnego odcinka możemy sobie pójść po ten zrzut wojskowy, który wypatrzyłem niedaleko. Brzmi jak całkiem ciekawa rzecz do obczajenia. Wydaje się być na mój poziom i osiągalny. Widzicie, na przykład jeżeli zobaczy nagle zrzut na czwarty poziom, to by było... dość trudne do zdobycia, ze względu na to, że te poziomy rosną, kiedy ja odblokowuję poziomy siły oraz parkouru. Więc to może być zablokowane z jakby wysokim poziomem parkouru. Zresztą mówiłem o tym niedawno. Aby odblokować konstrukcję frakcji, przekaż obiekt w strefie. No dokładnie to, o czym mówiłem. Odblokowanie wiatraka daje nam konstrukcję frakcji, ale to na razie ziemia niczyja jest. Tak jak to jest terytorium ocaleńców tutaj widać, a to stróżów prawa, to jest ziemia niczyja. I zobaczymy, komu się przekaże wieże ciśnień. No dobra, moi drodzy, podziałaliśmy dzisiaj troszeczkę, ja nadal jestem tak rozbity, bo jest tyle rzeczy do roboty, a ja ciągle nie wiem, czym się zajmować, dlatego powoli razem z wami odkrywam wszelkie możliwości, jakie prezentuje przede mną Dying Light i... No i cały czas niezmiennie bawię się po prostu... Bawię się wyśmienicie i odkrywam tę gierkę razem z wami. Coś tutaj ciekawego jeszcze, lornetkowanie, to lubię, ciemna strefa, mroczne zaułki, właśnie ciekawy jestem dokładnie, czym się różnią mroczne zaułki od tych ciemnych stref i ciemnych sklepów, to się jeszcze zobaczy, czekajcie, coś tutaj mam, kurde, do zaznaczenia, tam? Nie no, ten kościół już mam, a tutaj? O! Stacja elektryczna Hauntfield, no tak dużej rzeczy nie miałem oznaczonej do tej pory. To brzmi jak niesamowite przeoczenie z mojej strony, nieważne, a tutaj? W tej części miasta, ignorując te wielkie łopatki, które będą nam się ciągle kręcić. Mam wrażenie, że już nic tutaj nie ma. Dobra, kończymy takim pięknym widokiem z samego szczytu wiatraka, moi drodzy. Idziemy po zrzut na początku kolejnego odcinka, a potem pewnie dalej trochę pokontynuujemy sobie questik Jedyne Wyjście. Zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Oj, kurde, mapa się nam całkiem ładnie odkrywa. W miarę tego, jak się po niej poruszamy, no bo tak to tutaj działa. Tu się jeszcze nie zapuszczałem. I tutaj też, tym bardziej, bo mamy tutaj całkiem wysokie poziomy przeciwników, więc już niedługo cały ten teren będzie nasz. Główny wiatrak Old Villedor. Kurwa, to tam musimy też się wybrać. Punkt orientacyjny to jest co prawda, ale fajnie by było to odwiedzić. Dobra, jakby nie wiem co mówić, po prostu kończę ten odcinek i zaczynam kolejny, bo tak się jaram, po prostu sobie gram, jakby nie mam planów na te odcinki, a i tak bawię się wybornie, robiąc jakby mam wrażenie w każdym epizodzie jedną nową rzecz co najmniej. I to jest na razie niesamowite w zaczynaniu nowej, dużej, fajnej gierki. Dzięki za oglądanie. Łapy w górę, jeżeli się podobało. Ja uciekam. Pa, pa.